landcruiserowych ciekawostek ciąg dalszy to jest wydech końcowy, a tutaj mamy środkowy. Niestety to połączenie nie wytrzymało próby czasu. No i po tych 40 tysiącach niestety skończyło się to zerwaniem śrub. Mimo odczyszczenia gwintów, mimo zalania odrzewiaczem, moczenia tego prób udarowych i zwykłych, no niestety nie udało się to. Obydwie nam się urwały. A żeby Wam zobrazować, jak to wygląda, no to zobaczcie, co nam z tej śruby tutaj zostało. Jak to przekrojowo wygląda, że po prostu ona już odgniła na tyle, że się jej zmniejszył przekrój. No niestety się ukręciła, będziemy to musieli odciąć i wywiercić. Kolejna sprawa, osłona zbiornika. Tak wygląda osłona zbiornika, ocynkowana po 1,5 roku na drogach, czyli przypominam, po raptem jednej zimie. No, odnośnie podwozia, to zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Na razie chciałem tylko skupić się na tym. Jeszcze taka kolejna landkowa rzecz. Tu mamy lekko podzewiałe. Chciałem Wam pokazać ten lakier, tą kataforezę, która jest na tej ramie, bo ogólnie kataforeza nie jest zła i to jest bardzo fajny, tani przede wszystkim dla producenta sposób zabezpieczania elementów metalowych ogólnie, ale tu coś chyba poszło nie tak, bo zobaczcie, tu jest ten lakier, ja go podmucham. Ono... On odchodzi pod powietrzem z kompresora. Tu jest jeszcze parę takich miejsc, które jeszcze nie zostały przez nas doczyszczone. Na przykład tutaj. O. Ogólnie spawy. Tu jest następna. Niestety tak to wygląda, gdzie się nie przyłożymy do tej ramy, o chociażby zobaczcie jeszcze tu. To odchodzi. To odchodzi pod sprężonym powietrzem. O, tutaj podobnie. Tak to wygląda. No ja nie jestem z tego jakoś szczególnie zadowolony. Zobaczcie tutaj przy moście. Mniej więcej tak wyglądało czyszczenie takie wstępne, że oddmuchaliśmy sporą część tego lakieru. No i nie wiadomo za bardzo, co z tym robić, bo to jest takie, o tutaj mamy jeszcze też kawałek, to jest kawałek haka, w sensie jego takie usztywnienie ramy, ponieważ hak tu jest kręcony do ramy, a tu jest takie usztywnienie, no to... Także nie tylko Toyotowy KTL jest lipny. Ale też nasz rodzimy polski najlepszy nie jest. No, malujemy to wszystko, czyścimy najpierw, potem trochę strugamy drucianką. Tu też poodchodziło. Tu macie kolejne jakieś miejsca na ramię. Które nam się oczyszczają już samym sprężonym powietrzem. Także najpierw po prostu to czyścimy, później idzie na to odrdzewiacz.
Tak to wygląda niestety, także jedziemy na to z Koropleksem. Niech on sobie tam popracuje, niech on to przedrze i przeżre. Zobaczcie, tutaj wewnętrzna część mocowania panharda do ramy. To też. I tak to sobie tutaj pięknie odchodzi. Że sporo tego, ile da się, tyle wyczyścimy, ile się nie da, tyle zawoskujemy. No i będzie taki trochę eksperyment, jak to się po paru latach zachowa. Będziemy tutaj zaglądać do tego samochodu co rok, bo no, on przyjechał tutaj o rok za późno, a nawet o półtora roku za późno. Nie jest to wina klienta, no bo kupił nowy samochód za niemałe pieniądze i się okazało, co się okazało. Nie jest to też nasza wina, czy to jest wina Toyoty. No, po części tak, ale też nie do końca. Jeśli macie jakiś tam jeden kraj gdzieś, nie wiadomo gdzie, że oni nawet nie wiedzą, gdzie ta Polska jest i w tym kraju gnije, a dwa kraje dalej już nie gnije, no to też nie oczekujcie, że ktoś wam wyprodukuje samochód totalnie antykorozyjny, czy tam super zabezpieczony. Jeśli jesteśmy jakimś promilem w statystyce takiego koncernu i nawet jeśli nazgłaszamy tych rzeczy tutaj multum, no to dla nich to też jest zupełnie śmieszne. Tych samochodów sprzedało się w Polsce, jeśli dobrze kojarzę, 200 sztuk, tyle było przydzielone. 200 sztuk sprzedaje się miesięcznie na innych rynkach. Ja wam pokażę jeszcze tutaj taką grafikę. Tak wygląda sprzedaż Toyoty ogólnie. No więc teraz nie oczekujcie, że jeśli u nas sprzedało się raptem 200 sztuk względem tych dziesiątek czy setek tysięcy zupełnie gdzie indziej, gdzie problem nie występuje, że ktoś nagle będzie się nad tematem jakoś szczególnie pochylał. Po prostu sorry, taki mamy klimat i trzeba z tym coś zrobić na własną rękę, bo nikt do was tutaj ręki pomocnej nie wyciągnie, jeśli jesteście tak zwanym błędem w statystyce. Pokażę wam jeszcze Landka w trakcie prac. Co mamy odczyszczone, co mamy nieodczyszczone. Zobaczcie, ile tych rudych punktów tutaj jest. Ile to jest miejsc do ogarnięcia. To jest wszystko, co mamy w tym momencie już poszlifowane, pozdzierane z tej grubej rdzy, oddmuchane powietrzem i wyszlifowane. No czym popadło, co w ręce wpadło, czy jakieś tam gąbki ścierne, czy trucianki. Tak naprawdę to wszystko, to się wszystko nadaje do piachu. To, co robimy w tym momencie, to jest, powiedzmy, uratowanie tego auta przed natychmiastową rozbiórką do zera, żeby ono po prostu za 2 lata czy za 3 lata jeszcze się dało zrobić. Zobaczymy, jak nam się to zachowa. Co wam chciałem pokazać, to różnicę w tym momencie między lewą stroną a prawą, ponieważ prawą już mamy całą w koropleksie. To wszystko, co tu było rdzawe, to jest wszystko z ręki wymalowane. I zwrotnice, i wszystkie rdzawki, i tu w koło piast, to wszystko już jest przetrawione z jednej i z drugiej strony przy ramie i tutaj też w środku. To, co wam pokazywałem przedtem, no sporo pracy, chwilę to trwało. Tu też zobaczcie, o, w tych zakamarach, gdzie coś cały czas siedzi. No i jeszcze dalsza część przed nami, lewa strona już tu w miarę ogarnięta, ale takie coś jeszcze do zrobienia. Tu też. No i tutaj. Zobaczcie właśnie w te zakamarki, gdzie tu jest mocowany amortyzator. Tak to wszystko niestety nieprzyjemnie wygląda.
No, bierzemy się za to, skoro pleksem on dość fajnie wiąże, pozwala temu chwilę tam dłużej pożyć. Zobaczymy, co też się stanie, jak to zawoskujemy. No cóż wam powiem, to jest taki efekt właśnie tego, że te powłoki są cienkie, że one są nakładane kataforytycznie. To wszystko się świetnie sprawdza na pustyni. Bardzo dobrze się sprawdza w suchych, ciepłych miejscach, gdzie się nie soli. Także no cóż, no wszystkie kluczowe rynki Toyoty, czyli Afryka, Azja, głównie Bliski Wschód, gdzie jednak tych Land Cruiserów sprzedaje się najwięcej. Tam ten problem nie występuje, tam po prostu te samochody jeżdżą przez wiele lat. Nawet jeśli je tam spiaskuje na pustyni, to one nie mają za bardzo gdzie zardzewieć. No a w naszym klimacie to wszystko powinno być przede wszystkim topione ze dwa razy w kataforezie. Ale też moim zdaniem leży tutaj przygotówka. Leży niestety przygotowanie tej ramy na etapie produkcji do wsadzenia jej do wanny. Naprawdę nie wierzę, że ten lakier jest tak zły, że on potrafi schodzić pod powietrzem sprężonym. To jest kwestia po prostu przygotowania tej ramy. Mnie się wydaje, że one nie są zbyt dokładnie odtłuszczane, że te kąpiele, w których one są pokrywane, no gdzieś tam jest chyba za dużo ekologii, za dużo oszczędności. No i później mamy takie kwiaty. Także no to nie jest tak, że oni nie wiedzą, co robią, że oni są nieświadomi tego i tak dalej, i tak dalej. Był taki jeden polski film, w którym dwóch panów rozmawiało i jeden do drugiego mówił, że to źli ludzie są. Więc no tak mniej więcej to też tutaj wygląda, że to jest wszystko wkalkulowane. To nie jest przypadek i to nie jest zła wola producenta, on po prostu tak robi. Bierzemy się dalej za te malowanki, żeby to jakoś tutaj skończyć. No i będziemy dalej później dokumentować. Kolejny drobiazg cruiserowy. Chyba mój ulubiony element tego samochodu. Taka wypłoczka, wydmuszka. No bardzo porządny element. Widać, że samochód jest terenowy, przystosowany do najcięższych zadań. To jest na jednej z osłon silnika, czy tam pod silnikiem, czy pod miską, już nie pamiętam na której, ale taki właśnie fajny plastikowy elemencik tam jest zamontowany.